Witam Państwa w pierwszym odcinku Akademii Nawożenia Intermag. Moje nazwisko Piotr Lubaszka, jestem doradcą agrotechnicznym firmy Intermag. W programie tym chcieliśmy Państwu przedstawić różnego rodzaju zagrożenia, które występują podczas poszczególnych faz rozwojowych roślin. Dzisiaj jesteśmy na polu pszenicy ozimej w okolicach Łagiewnik na Dolnym Śląsku. Pszenica akurat w tej chwili znajduje się w fazie BBCH 51, czyli początku kłoszenia, tak jak widać na tym egzemplarzu, czy dalej początku kłoszenia, ewentualnie pełni kłoszenia lub początku kwitnienia, tak jak widać na tym egzemplarzu, na środku kłosa zaczynają wychodzić pelniki. Proszę Państwa, w tej fazie jest to doskonały czas na wykonanie zabiegu, który polecamy w naszych programach nawożenia dolistnego, czyli do nawożenia fosforem i potasem. Dlaczego fosfor, dlaczego potas? Niedawno na kłos dawaliśmy azot, który dobrze było zbilansować właśnie fosforem i potasem. Nawożenie fosforowe, potasowe dawaliśmy jesienią, 8-9 miesięcy temu. Do dzisiaj różne czynniki mogły wpłynąć na to, że tego fosforu albo potasu nie ma lub jego dostępność jest mocno ograniczona. Dlatego proponujemy taki właśnie zabieg. Zabieg, który będzie nam stymulował nalewanie plonu, który będzie nam poprawiał parametry jakościowe plonu. Dlatego nawożenie w tej fazie, w fazie kłoszenia, początku kłoszenia lub początku kwitnienia, ewentualnie jeżeli ktoś tego zabiegu nie zrobi, początek rozwoju ziarniaków jest też dobrym momentem na wykonanie takiego zabiegu, polecamy właśnie zrobić. W celu dostarczenia fosforu potasu polecamy nasz produkt, który nazywa się UniPK 1018, czyli nawóz fosforowo-potasowy, który zawiera i fosfor i potas, nawóz płynny, który doskonale jest dostępny dla roślin. Po co fosfor, po co potas? Proszę Państwa, fosfor po to, żeby dać energię roślinie, energię do całego procesu kwitnienia i zawiązywania ziarniaków. Jeśli chodzi o potas, z kolei chcemy wydłużyć krzywą dobierania potasu, czyli dostępność potasu dzięki zwiększonej zawartości wydłuża czas nalewania ziarniaków i wpływa to korzystnie na plon. W tym zabiegu proponujemy także nie zapominać o adiuwantach. Warunki atmosferyczne są trudne. Albo wysokie temperatury, albo z kolei ulewne deszcze, które potrafią zmywać składniki pokarmowe naniesione na liść. W tym celu polecamy na zastosowanie adiuwanta. W naszym przypadku jest to produkt Faster lub Aditens. Jeśli chodzi o Faster, to adiuwant polecany do zaawansowanych mieszanek, czyli wtedy, gdy robimy przy okazji nawożenia dolistnego, czy nawożenie dolistne robimy razem z ochroną roślin, jak najbardziej taki produkt się nadaje. Zapobiega on pieniu mieszanie roboczych, wydłuża odparowywanie z liścia cieczy roboczej, także przyklejają do liścia. Dzięki temu dostępność składników pokarmowych i oddziaływanie środka, substancji aktywnej ze środka ochrony roślin jest bardzo dobre i roślina bardzo dobrze pobiera składniki pokarmowe i substancje aktywne ze środków ochrony roślin. Jeśli chodzi o Aditens, to nowy nasz produkt, który z kolei jest polecany na trudne warunki oprysku. Zawiera substancje, które zwiększają szybkość pobierania i mobilność w roślinie substancji aktywnych czy składników pokarmowych z nawozów. A więc adiuwanty nieodzowne w takich zabiegach, w których mamy wysokie temperatury, których ewentualnie mamy z kolei w drugą stronę ulewne deszcze po wykonaniu zabiegów. Polecam takie połączenie. Zapraszam do kolejnego odcinka Akademii Nawożenia Intermag. Do zobaczenia.